dzisiejszym wydaniu Flesza 24 Polacy podbili świat YouTube, popularnego wśród młodzieży serwisu internetowego, polskie gry numerem jeden na świecie, a także sytuacja z kraju. Wszystko jest dobrze. No co, przecież nie będę pracował do końca życia w TV Gry i opowiadał o gierkach. Trzeba jakąś karierę zrobić wreszcie. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku... Sekundę. Samca Alfa, czyli serii, gdzie pokazujemy gry z Early Accessu. Niedokończone, ale... W sumie niedokończone, tylko tyle. W dzisiejszym odcinku pokażę wam grę, która nazywa się Not For Broadcast i która jest rzeczywiście symulatorem telewizji, a konkretniej symulatorem operatora telewizyjnego, który na żywo musi montować program i od którego decyzji zależy bardzo wiele. Tak się składa, że co nieco też w życiu zmontowałem, więc myślę, że w tej grze poradzę sobie perfekcyjnie. Au. Zabolało. Gra jest tworzona przez studio, które do tej pory tworzyło kilka mniejszych satyrycznych produkcji, szczerze mówiąc nie wyglądających zbyt ciekawie, ale tutaj poszli w innym kierunku. Wykorzystali prawdziwych aktorów, na bazie których powstaje właśnie program telewizyjny, który montujemy. Gra na Steamie obiecuje to, że poczujemy właśnie, jak to jest być realizatorem programu na żywo, na przykład to, że będziemy musieli cenzurować przekleństwa, ale też podejmiemy wybory, od których będą zależały decyzje ważne. Wszystko to zostało osadzone w alternatywnej wersji świata, w której do władzy dochodzi pewna dziwaczna partia, podejmująca dość ryzykowne reformy, przez niektórych nazywane niezbyt demokratycznymi. Wszystko to jest też podlane sosem satyry. Moją główną obawą wobec tej gry jest to, że wykorzystuje ona materiał filmowy. Do tej pory powstało kilka takich tytułów, wiele z nich było bardzo głośnych, na przykład Her Story. Przyznam szczerze, że nigdy jakoś mocno się nie wkręciłem w te tytuły, zawsze coś mi w nich nie grało, ale mimo tego postanowiłem sprawdzić, czy Not For Broadcast jest czymś, na co warto zwrócić uwagę już teraz w Early Accessie. Sprawdźmy! I czołówka, i tutaj wjeżdża czołówka. Pyk, pyk, tu przetniemy, cyk, na tą kamerkę, tu narzucimy efekcik. I materiał zmontowany perfekcyjnie, nie da się lepiej. Zobaczmy, jak ocenili mój montaż. Co?! Dobrze, może opowiedzmy o tym podobno fachowym symulatorze telewizji, który w moim odczuciu kompletnie nie zna się na tajnikach sztuki montażu. Ale co ja tam wiem, pracuję tylko w tym zawodzie 10 lat! Tłumaczę tutaj teraz symbolikę tego obrazka. Jest to montażysta, który myśli, że ma kontrolę nad rzeczywistością, dobierając obrazy pojawiające się podczas transmisji, ale tak naprawdę ten montażysta jest kontrolowany przez kogoś z zewnątrz. Można powiedzieć, że ten montażysta jest montowany przez zewnętrznego montażystę. A skoro ja montuję ten program o montażyście montującym program, to kto montuje mnie? Prawda, że brzmi to onieśmielająco. Dużo przycisków, mnóstwo ekranów, ale spokojnie, wszystko to wam wyjaśnię, pokażę wam, jak to się robi. Gra symuluje tą sytuację, że jesteśmy w pokoju montażowym, w reżyserce, czy jakkolwiek to nazwać, i zamiast siedzieć spokojnie, utrudnić sobie życie, kiedy próbujesz słuchać tego, co mówi głos tutorialowy, ale patrzysz, ej, to da się włączyć. I teraz słuchasz dwóch równoległych ścieżek dźwięku, ale wierzcie mi, ta umiejętność w tej konkretnej grze jest bardzo przydatna. Pozwólcie, że wyjaśnię wam teraz, jak wygląda panel główny. U góry mamy wskaźnik oglądalności. W prawdziwej reżyserce chyba czegoś takiego nie ma, zakładam, że jest to mechanika typowa z gier. To, co widzicie po prawej, to jest obraz, który jest wyświetlany w transmisji, w telewizji. To jest natomiast nasz podgląd. Wyprzedza on transmisję o 2 sekundy, dzięki czemu możemy zareagować, jeśli wydarzy się coś niespodziewanego. Na przykład słowo, które trzeba ocenzurować. Po lewej natomiast mamy źródła, z których miksujemy ten główny obraz, różne kamery umieszczone w studiu. I to są w zasadzie takie podstawy, możemy startować. A żeby to zrobić, musimy włączyć zasilanie. Po czym poznać prawdziwy symulator? Po wiatraku. Zwróćcie uwagę, że ten wiatrak jest tak realistycznie wykonany, że ma nawet przycisk funkcji, która sprawia, że on się obraca albo pozostaje w miejscu. Pierwsze 2 godziny w grze spędziłem na eksplorowaniu nieskończonych możliwości, jakie to daje. I zegar ruszył, a to oznacza, że tej karuzeli już zatrzymać się nie da. Tutaj transmisja składa się z kilku segmentów, które musimy ogarniać. Pierwszym z nich są reklamy oczywiście, no bo czym byłaby telewizja bez reklamy? Każdego wieczoru mamy do wyboru pewną pulę reklam, każda z tych reklam jest absurdalna, więc polecam wszystkie je sprawdzić. I mamy obraz ze studia, to jest nasz główny prowadzący, możemy go ustawić już na podgląd, bo te źródło wideo zaraz zostanie wrzucone do głównej transmisji. I zaczynamy. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Ta gra ma tak rozbudowane wprowadzenie i samouczenie. Ona jest na początku dość przytłaczająca, z tego względu, że mamy dużo obrazów. Jeśli ktoś nie siedzi w montażu, to może mieć problem z ogarnięciem tego. Tym bardziej, że cały czas w grze, kiedy jest transmisja, możemy manipulować 2 suwakami i te suwaki pozwalają nam słyszeć to, co mówi osoba na podglądzie i to, co dzieje się 2 sekundy później w transmisji. Więc to tak jakbyście słyszeli mnie mówiącego to samo 2 razy z 2-sekundowym opóźnieniem. Może od tego rozboleć głowa i można się zapomnieć, że trzeba włączyć czołówkę newsów.
To, co jest najfajniejsze w tej grze, to to, że w pewnym momencie ona przestaje nas prowadzić za rękę i daje nam wiele sytuacji, kiedy musimy domyślić się, co powinno być w transmisji. Na przykład teraz musimy przejść z czołówki do prowadzącego. I to jest tym bardziej zabawne, że twórcy utrudniają nam grę, wprowadzając różne modyfikatory, na które musimy uważać. A pierwszym z nich są zakłócenia, czy cokolwiek to znaczy. Czyli taka prosta minigierka, która pojawia się w pewnych konkretnych momentach transmisji i której przy pomocy rolki na myszce albo tych przycisków musimy omijać przeszkody, bo w innym przypadku dojdzie do zakłóceń i stracimy oglądalność. I cyk, reklama poszła. Teraz przechodzimy do najbardziej kreatywnego, ale też najtrudniejszego wyzwania, jakie stoi przed montażystą. Montowanie na żywo programu z wieloma źródłami wideo. Gra uczy nas tutaj takich podstawowych zasad, że żeby program był ciekawy, to musimy przede wszystkim pokazywać osobę, która w danym momencie mówi. Czasem musimy to przecinać jednak reakcjami drugiego z rozmówców. No i czasem możemy korzystać też z szerszego ujęcia, żeby pokazać wszystkich rozmówców w jednym momencie. No to teraz ja wam tutaj zaprezentuję, jak się to robi. 4, 3. Myślałem, że to się zacznie od tej kobiety, a to zaczęło się od tego gościa, ale w topa. O, fuck. I said to Peter, what a wow! I zmieniamy na reakcję. Przepięknie, telewizja po prostu z górnej półki. Wracamy. Dobra, pogubiłem się. Those three little statues do take pride of place on my mantelpiece. With all the others, I'm sure. Gdybyście się nie domyślili, transmitujemy właśnie rozmowę z nieco narcystycznym, ale jednak sympatycznym reżyserem, który teraz pokaże wam klip ze swojego nowego filmu. O ile dam radę puścić go w odpowiednim momencie, bo właśnie zaczyna się minigierka z zakłóceniami. Gra jest satyryczna. Wiem, nie wiedzieliście, musiałem to stwierdzić. Jeśli chodzi o to, co wyśmiewa, to można powiedzieć, że wiele rzeczy. Wydarzenia kulturalne, programy śniadaniowe, kino klasy B, persony telewizyjne, czy wreszcie różnych skrajnych publicystów, którzy wykrzykują swoje hasła w brutalny sposób. Democracy is dead. No i dochodzi do tego też satyra polityczna, która jest centralną osią fabuły i tego, co się dzieje. Jeśli miałbym w skrócie powiedzieć coś o fabule tej gry, to chodzi o to, że w pewnym państwie w alternatywnej linii czasu wybory wygrywa partia, która z dnia na dzień wprowadza reformy wywracające wszystko do góry nogami. I od nas oczywiście zależy to, jak ta partia będzie postrzegana przez społeczność i jakie też reperkusje dla nas będą z tego płynęły. A to są właśnie przedstawiciele tej partii i jeden z nich podczas świętowania wygranej jest nieco wstawiony. Tu docieramy do kolejnego elementu tej konieczności funkcjonowania w stanie podzielności uwagi, jaka w tej grze obowiązuje. No bo patrzcie, teraz musimy zwracać uwagę na to, żeby zmieniać układ kamery i nie znudzić widza. Jako pułapkę twórcy zostawili tutaj też ujęcie ze studia, które niechcący możemy włączyć i zaskoczyć widzów. Po drugie, musimy monitorować to, czy postacie na ekranie nie przeklinają i w odpowiednim momencie wypikiwać wulgaryzmy. Do tego z czasem dochodzi też konieczność obserwowania minigierki po prawej, czyli walki o to, żeby nie było zakłóceń, i różne dodatkowe zewnętrzne czynniki, jakieś problemy z zasilaniem. Jednym słowem, dzieje się tu dużo. I podsumowanko, oczywiście, za każdy z tych segmentów dostajemy ocenę i nagrody. Tym razem docenili moje starania. Pokażę wam jeszcze parę zabawnych rzeczy, które montowałem, ale zanim do tego przejdziemy, warto jeszcze wspomnieć o tym, że Not For Broadcast jest przede wszystkim grą narracyjną. Oczywiście ta mechanika montowania na żywo jest bardzo fajna, ale jest tutaj dużo fabuły, którą możemy poznać. Do tego służy m.in. archiwum, w którym możemy przejrzeć nasze poprzednie transmisje, ale także wszystkie poszczególne segmenty. Dzięki temu możemy podsłuchać, co działo się w studiu, kiedy my musieliśmy śledzić na przykład reklamy, czy to, co dzieje się na ekranie. Możemy w ten sposób odkryć, że na przykład ten przeuroczy reżyser tak naprawdę był wielkim gburem. Check my contract. Hi, I'm Megan. Oh, piss off. Teraz zgłupiałem. Czy powinienem to cenzurować, czy odejmą mi z oceny i z pensji? Piss off. Ta opcja przeglądania wszystkich tych materiałów wideo, które musieliśmy w tak chaotyczny sposób montować, jest świetna, no bo kryje się w nich dużo komediowego złota i dużo ciekawych informacji na temat wydarzeń w tym uniwersum. Tym bardziej, że oglądamy tam w tle jakieś tragedie rodzinne. Upadek obyczajów. I ujęcia z tego, jak zwykle w sobotę spędzam czas. Co? Wyłącz to! Jedynym ważnym minusem, który mam nadzieję w toku Early Accessu, no bo po to on jest, zostanie poprawiony, jest to, że nie ma tutaj suwaka pozwalającego przewijać te pliki wideo, bo nie ma sensu przeglądać całej transmisji, z której sporą część informacji już wyłapaliśmy, a potrzebujemy tylko tych kilkunastu sekund, które przegapiliśmy, na przykład skupiając się na cenzurowaniu.
kolejną sprawą jest też to, że te misje przetyka taka gra paragrafowa, gdzie możemy poznać historię naszej postaci, naszej rodziny, różnych innych elementów tego uniwersum, gdzie obserwujemy skutki naszych decyzji, kolejne ruchy tej partii rządzącej, no i możemy podejmować pewne wybory. To jest element, którego się szczerze mówiąc nie spodziewałem, bo myślałem, że ta gra skupia się tylko na tym elemencie wideo, ale mimo wszystko jest to zrobione całkiem nieźle i ma sens, z jednym małym zastrzeżeniem: gra jest dostępna tylko w wersji angielskiej. Nie mam pojęcia, czy będzie wersja polska, mam nadzieję, że tak, bo wydaje mi się, że wielu z was ma podobne marzenia odnośnie swojej kariery co ja. Nie będę wam już przedstawiał każdej kolejnej misji, bo tych misji są na razie 3, byłby to za dużo spoiler, bo dzieje się tutaj naprawdę sporo. Mogę wam natomiast powiedzieć, że w grze robiłem tak dziwne rzeczy, jak na przykład montowanie muzycznego numeru nagranego przez totalnych amatorów, którzy załapali się na jakiś rządowy grant kulturalny. Swoją drogą, można tutaj montować do rytmu i zyskać bonusy. Mamy też wspomniany już przeze mnie motyw doboru tego, co pojawia się na ekranie. Kiedy prowadzący przedstawia newsy, możemy wybrać jeden z dwóch obrazków i na bazie tego, jaki obrazek wybierzemy, ten prowadzący opowie o danej partii, danej postaci czy konkretnym wydarzeniu w pozytywny albo negatywny sposób. Ja najbardziej doceniłem tutaj to, że można ośmieszyć celebrytę sportowego, prezentując go nie z uroczą partnerką, kiedy wychodzą z klubu, tylko puszczającego pawia. No i są jeszcze reklamy. To są jedne z tych reklam, które chce się oglądać. His incredible real action eyes. Reklama przerażającej zabawki dla dzieci świetnie celuje w coś, czego bardzo nie lubię, a mianowicie właśnie kierowaniu reklam do dzieci, bo to jest takie robienie zakładników z dzieci, które jeszcze nie kontrolują swoich emocji. Moją ulubioną reklamą jest jednak zdecydowanie reklama produktu do odczyszczania cery. Why bother strengthening your body when you can strengthen your face? We believe your skin deserves the best. Najbardziej zabawne jest to, że w zasadzie bez żadnych zmian ona by mogła polecieć w telewizji i nawet nikt by nie zauważył różnicy. Powiem szczerze, że bawiłem się zaskakująco dobrze przy tej grze. Może ta praca w telewizji jednak jest fajna? Aplikuję. Co będę w TV-gry siedział? Trzeba zacząć myśleć o sobie. Wszystkie moje obawy wobec Not For Broadcast rozwiały się, kiedy rozegrałem pierwszą z dostępnych misji. Ten motyw, kiedy widzimy te wszystkie obrazy i musimy zacząć montować to wszystko na żywo, zmieniając kamery, wycinając niecenzuralne słowa, no i wreszcie podejmując różne decyzje na temat rzeczywistości, sprzedał mi tę grę kompletnie. Z dwóch zasadniczych powodów. Jak zapewne widzieliście, ona jest całkiem nieźle zaprojektowana, jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki. Sam ten motyw miksowania wideo na żywo jest na tyle wielozadaniowy i stresujący, że bardzo dobrze oddaje taką sytuację, bo zresztą, jak zapewne sami widzieliście wielokrotnie, podczas realizowania czegokolwiek na żywo, bo zawsze dzieją się jakieś brutalne sytuacje. Ta koszulka streamowa. Do dzisiaj pan Mateusz nie odzyskał pełni władz umysłowych. Nie, to był żart. To wszystko okej. Okay. Mam nadzieję. Z drugiej strony pozytywnie zaskoczyła mnie jakość materiału wideo. Tutaj jakoś z tego wybrnęli, czasem stosując oczywiste nawiązania, innym razem idąc w absurd. Reasumując przy tym, co jest dostępne w Early Accessie, bawiłem się bardzo dobrze, nawet jeśli w obecnej postaci jest tego stosunkowo niewiele. Wydaje mi się, że Not For Broadcast zmierza w dobrym kierunku. Twórcy planują tam bodajże 10 misji, które będą tworzone teraz przez najbliższych kilkanaście miesięcy, bo sam Early Access ma trwać maksymalnie około 18 miesięcy. I wydaje się, że ta gra zostanie dokończona. Ona została dość dobrze przyjęta. Kupienie tej gry już teraz jest całkiem bezpieczne. Ona jest bardzo w porządku i bardzo przyjemnie się w to gra. Oczywiście główną barierą z perspektywy polskiego gracza będzie brak polskiej wersji językowej. Tak wygląda właśnie praca w telewizji i praca montażysty, w której, jak widać, jestem beznadziejny. Symulator telewizji z cenzurą, satyrą oraz koniecznością wpływania na rzeczywistość. Co przypomina mi o tym, że mam zaraz wejście na żywo, także dziękuję bardzo za uwagę w Samcu Alfa. Na razie. W dzisiejszym wydaniu Flesza 24. Słaba gra dalej będzie rozwijana. Autor kolejnej podróbki liczy na duże pieniądze. Popularna gra nadal jest popularna. I rewolucja w grach komputerowych. Następna konsola Xbox będzie dla graczy.